STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Dominika Morys, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn Futsal Ekstraklasy. Pomarańczowo-czarni po wygranej w Gliwicach chcieli pójść za ciosem i umocnić swoją pozycję w tabeli. Do Grodu Kopernika przyjechała jednak ekipa Red Dragons Pniewy, która cały czas musi walczyć o miejsce w grupie mistrzowskiej i oglądać się za siebie. Czy Futbol Club Toruń ujarzmił czerwone smoki? Trwa dobra pasa Futbol Club Toruń w Futsal Ekstraklasie. Podopieczni Łukasza Żebrowskiego w 14 kolejce sięgnęli po komplet punktów w starciu z Red Dragons. Od pierwszych minut gospodarze przejęli inicjatywę i zagrażali bramce Jakuba Budycha. Jego formę sprawdzili m.in. Tomasz Kryzel oraz Krzysztof Elsner. W 8 minucie Kryzel ponownie uderzył na bramkę. Za drugim razem piłka dotarła do Marcina Mikołajewicza, który z łatwością trafił do siatki. Czerwone smoki długo pracowały na bramkę wyrównującą. W 17 minucie Oskar Stankowiak na pełnej szybkości minął rywali. Dograł piłkę na prawe skrzydło do Romana Wachuły, który popisał się takim uderzeniem. Nie robi Roman Wachuła, który nie podaje na tamtą flankę, tylko z prawej strony. Jeszcze przed przerwą Torunianie znowu wyszli na prowadzenie. Futsalówka jak po sznurku dotarła do Mikołajewicza. Najskuteczniejszy zawodnik FC Toruń nie zmarnował 100% okazji. Dla Mikiego był to 23 gol w tym sezonie. Zdobywa drugą bramkę dzisiaj, swoją i drugą dla zespołu toruńskiego, tym razem piękna. Po przerwie miejscowi szybko podwyższyli prowadzenie. Elsner zagrał piłkę na ścianę do Mateusza Cymana, a ten odegrał ją do niego i było 3-1. Wykorzystuje tę dobrą asystę ex-gdańszczanina. W 30 minucie Adam Wachoński wypuścił lewą flanką Dominika Soleckiego, a ten nie dał szans Nikolae Nagu. Po prostu na Nikolae Nagu jest... Przyjezdni do samego końca walczyli o remis, jednak wynik nie uległ już zmianie. No tutaj trzeba podać i automatycznie strzelić. No niedobrze zagrali zawodnicy Niewscy. Zwieszona głowa Dominika Soleckiego. Mateusz Kostecki źle po prostu... I brakowało nam tego, żeby odjechać trochę przeciwnikowi. Ale rzeczywiście to chyba taka Red Dragons Pniewy, to jest też taki zespół trochę, który tak wyrachowanie gra, że oni tak ani tak nie za bardzo chcieli nas podpresować, nie za bardzo przy tym 3-1 chcieli nas atakować mocno, my to się w tym takim graniu usypialiśmy. To nie wypracował sobie ciężko tych bramek, tylko po prostu wykorzystał naszą nieporadność, tak? Byli przy tym skuteczni. Marcin Mikołajewicz znów trafił dwa razy piłkę i dwa razy wpadła do bramki. I o tyle byli od nas lepsi. Klirek z Chorzów kontynuuje swoją wycieczkę po północnych terenach Polski. W 14 kolejce zespół z Górnego Śląska zmierzył się w Gdańsku z miejscowymi akademikami. AZS po pechowej porażce u siebie z Pogonią 04 chciał wrócić na właściwe tory. Miłe złego początki, tak o potyczce z Klireksem Chorzów mogą powiedzieć zawodnicy Uniwersytetu Gdańskiego. Początek spotkania nie był wielkim widowiskiem, a obydwa zespoły ograniczały się do strzałów z dystansu. Dopiero w 10 minucie Maciej Osłowski przebiegł z piłką całe boisko i płaskim strzałem pokonał Rafała Krzyśkę. Gospodarze z prowadzenia cieszyli się krótko. Sebastian Leszczak uderzył mocno z dystansu i było 1-1. Po przerwie znowu z dobrej strony pokazał się Leszczak. Były zawodnik Lek z kancelarii Słomniki umieścił piłkę w siatce z ostrego kąta, a Kacper Sasiak pewnie jeszcze długo zastanawiał się, jak to mogło wpaść. W 36 minucie Krzyśka daleko wyrzucił futsalówkę na połowę akademików, a tam Mikołaj Zastawnik uderzył bez zastanowienia i było 3-1. Czwarty gol dla Chorzowian to efekt desperackiej interwencji Wojciecha Pawickiego. Rezultat na 5-1 ustalił dla Klireksu po samotnym rajdzie i ładnej podcince Zastawnik. Zamiast prowadzić tą grę i trzymać piłkę, grać podaniami, jakby no, klasycznie, tak, piłką operować, no to niestety gonimy za tą piłką i tracimy siły niepotrzebnie. W wyniku 1-1, mecz bardzo ciężki. Wiedzieliśmy, że zespół z Gdańska ma drugie połowy trochę słabsze. Chcieliśmy napędzić ten mecz w pierwszej połowie i tak czekać na tą drugą połowę, no i to się sprawdziło.
Piast, żeby nie stracić kontaktu z czołówką, nie mógł sobie pozwolić na porażkę z wicemistrzem Polski. Gatta Active czuje coraz mocniej na własnych plecach oddech Football Club Toruń, więc na Górny Śląsk przyjechała po pełną pulę. Kto wygrał hit 14 kolejki? Remis w tym spotkaniu nie urządzał nikogo. Piast chciał zmazać plamę po wysokiej porażce u siebie z FC Toruń, które w tabeli zaczyna deptać po piętach Gatcie. Od pierwszej minuty na parkiecie trwała walka cios za cios. W trzeciej minucie bliski wpisania się na listę strzelców był Mateusz Olczak, ale na posterunku był Michał Widuch. Chwilę później stuprocentową okazję miał Marek Bugański, ale zabrakło mu zimnej krwi, żeby trafić do siatki. Wojskowy zegar wskazywał 13 minutę, kiedy Daniel Krawczyk jedynym zwodem oszukał całą gliwicką defensywę. Krótko po zmianie stron z boiska za drugą żółtą kartkę wyleciał Igor Sobalczyk. Zespół Klaudiusza Hirsza szybko wykorzystał okres gry w przewadze, a do wyrównania doprowadził Michał Grecz. W 31 minucie Krawczyk znowu znalazł się z piłką w polu karnym, ale tym razem trafił w słupek. To zemściło się po tym kontrataku. Piłkę wpakował do siatki z najbliższej odległości Lukas Bonifacio. Kocury wycofały bramkarza i szybko ukarał ich za to Michał Grecz. Na 28 sekund przed końcem popularny krawiec zdobył gola kontaktowego. Po chwili takiej setki nie wykorzystał Przemysław Dewódzki. A po drugiej stronie parkietu na 11 sekund przed końcową syreną piłka po strzale Michała Marciniaka wylądowała na poprzeczce. Gości dobił równo z syreną Grecz. Pierwsza połowa pokazała, że tak naprawdę to my byliśmy tą stroną dominującą i mieliśmy więcej argumentów od wicemistrza Polski. Pokazaliśmy kawał dobrego futsalu. Myślę, że Gatta też pokazała też, jak się gra w piłkę, no ale dzisiaj my byliśmy skuteczniejsi. Mecz na styku. My mieliśmy bardzo dużo sytuacji na 2-1. No nie mieliśmy dzisiaj farta, no bo kilka słupków. 14. kolejkę futsal ekstraklasy zakończyło starcie rekordu Bielsko-Biała z Uniwersytetem Śląskim. Zespół Andrzeja Szłapy jeszcze w tym sezonie nie stracił punktów. Natomiast AZS desperacko walczy o utrzymanie. Uniwersytet Śląski nadspodziewanie wysoko zawiesił poprzeczkę rekordowi i długo prowadził wyrównany bój z aktualnym mistrzem Polski. Już w drugiej minucie kibiców prawił w osłupienie Kamil Kmiecik, popisując się takim uderzeniem. Wyrównać powinien Łukasz Biel, ale trafił w poprzeczkę, a skuteczną dobitkę uniemożliwili mu defensorzy. Bielszczanie do remisu doprowadzili dopiero w 12 minucie. Oleksandr Bondar dograł piłkę w pole karne do kompletnie niepilnowanego Kamila Surmiaka i było 1-1. Tuż przed przerwą gospodarze popełnili 6 faul. Przed szansą stanął Kmiecik, ale chybił z przedłużonego rzutu karnego. Po przerwie to znowu goście wyszli na prowadzenie. Michał Cygnarowski dopadł do piłki w środkowej strefie, podciągnął z nią kilka metrów i mocnym uderzeniem pokonał na wrata. Po chwili na 3-1 mógł podostrzeć Kamil Musiał, ale nie trafił w bramkę. W odpowiedzi Michał Seidler uderzył w górny róg i był remis. W 33 minucie sprawy w swoje ręce wziął Bondar i strzałem z ostrego kąta zmusił do kapitulacji Lasika. Błyskawicznie mógł wyrównać Michał Tkacz, ale z gola okradł go Rafał Franz. W 37 minucie przyjezdni wycofali golkipera i rozpoczął się ich dramat. Najpierw po strzale Artura Popowskiego słupek sam Buje zapisał na swoje konto Krzysztof Salisz. A po chwili na 5-2 podwyższył Michał Marek. W 38 minucie przedłużony rzut karny wykorzystał Popławski. Siódmy gol to efekt uderzenia z ostrego kąta Biela. Ambitnie grającym katowiczanom na pocieszenie pozostało trafienie Konrada Podobińskiego. Rekord nadal niepokonany.
Mieliśmy trudne zadanie, bo Katowice gdzieś nam cofnęły się, nie mogliśmy napędzić gry. Choć robiliśmy wszystko, żeby gdzieś tą obronę rozmontować. Nie graliśmy się tak widowiskowo i tak ładnie, jak potrafimy zagrać i przyzwyczailiśmy do tego kibiców. Ale cieszmy się naprawdę z tych trzech punktów. To jest może takie dla nas żółte światło, że musimy cały czas pracować. Co z tego, że gramy 37 minut dobrze, jak w futsalu mecz trwa 40 minut? Tego troszkę żałuję i o to mam pretensje do moich zawodników. W końcówce gdzieś tam oni znowu jak wytrawny bokser nas wypunktowali i nie udało nam się niestety wyrwać punktów tutaj w Bielsku. Nadszedł czas na podsumowanie 14. kolejki w statystykach. W dzisiejszym magazynie Futsal Ekstraklasy to już wszystko. Ja dziękuję bardzo za uwagę, a na kolejne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy.